Na życiu trzeba się znać. Trzeba. Co? No chodzi tu do łazienki, chłopino, no. No ale po co jak ty tam jesteś? No nie panikuj, będziemy grali w quiz, no. Chodź, no dobra. Chodź, no. Rozbiorę się, ale zostanę w slipach, dobra? No i teraz już nie bul go ci. No przestań, no. Zostaw tę kaszę. I skup się w tej wodzie. No powiedz. No. Co? Jaki jest nasz stan? Zjednoczone USA. Nie. Szczepan. Mówiłam, skup się. Jaki jest nasz stan skupienia? A co, chodzi o skupienie zboża, czy... Nie zboża, tylko materii. Irka, mogę wyjść z wody, bo mi zimno w romatyzm, no. Tam Szczepan, nie będę mówiła ciepłym głosem, no. No ale jestem głodny i nie... Głodny, wiedzy jesteś, Szczepan, dlatego bawimy się w quiz. Teraz słuchaj. Są trzy stany skupienia. Kurczę. No, gazowy, no. Stały i ściekły, czyli woda, nie? Nie. I dlatego właśnie pobawimy się w naukowe zgadywanki dziś w środowisku wodnym. Irka, tu wannie jest pełno wody. Słuchaj, daj mi może śledzika, co masz w wiaderku. Oj, Szczepan, no. Otwórz buźkę, no. Rzucę ci rybkę, no. Rzucę ci rybkę, ale za dobrą odpowiedź, no. Ja tu mam na karteczkę, oj, karteczki. Mam tu karteczki. I mam tutaj takie... zgadywanki i na każde pytanie są trzy odpowiedzi, z tym, że prawie wszystkie fałszywe. Irka, daj mi... No właśnie, dam ci pytanie. Co, zimno ci? No. Dobra. To dam ci od razu trzy odpowiedzi. No, a ty tylko odgadniesz. No, która jest prawidłowa? Jak zgadniesz, to ci rzucę śledzika. No, widzisz, śledzik. A jak nie zgadniesz, to ci chłopi nie radzę, no. To teraz zawiążę ci oczy. Nic nie widzę jeszcze do tego. Nie dam trzy wariacje odpowiedzi. Słuchaj uważnie. No. Szczepanie. Czerwony, czarny czy zielony? No. No ale... Chcesz reksykon? Nie, ja używam szamponu. No więc pytam ostatni raz. Czarny, czerwony czy zielony? No to może... Czerwony? No, niestety, żeś nie zgadł. Co mi robisz? Za dobrą odpowiedź, a za taką, jak to ci mówiłam, posiedziesz troszeczkę, może zmączajesz pod wodą. No, co się wyrywa? No. Irka, no jak ja ci mam odpowiedzieć, jak ja przecież nie wiem, o co chodzi zupełnie. Jakbyś wiedział, to żadna sztuka zgaść. No to czytam teraz drugi zestaw odpowiedzi. Uważaj, ja tu mieszam jeszcze karteczki, żebyś tu nie mówił. Ja mam mówić. Uwaga, czytam. Halina, Zofia czy Irena? Irena? Brawo, Szczepan, rzucam ci śledzika. Trzeci zestaw odpowiedzi wymaga od ciebie kolosalnej koncentracji. Uważaj, będzie trudne. Podaję trzeci zestaw odpowiedzi. Uważaj, Szczepanie. A czy B czy C? To ja może strzelę C? Ty szybim! Ja ci pokażę! No czemu nie bijesz? Czemu nie bijesz żywą rybą? Przestań! Czemu mnie bijesz? Ty się jeszcze pytasz? No przecież ty mnie pytałaś, no co? A jak pytałam, to... Irka, ale ja nie znałem nawet pytania przecież, no. Szczepan, chodź tu bliżej. Ja ci coś powiem. Przy tej wodzie, przy brzegu. Nie znałeś pytania i odpowiadasz. Ty? Tak mi się wydawało. To ciekawe, jak byś odpowiedział, gdybyś znał pytanie? Irka... To ja mam teraz do ciebie jedno pytanie. No, śmiało, Szczepan. Kiedy będzie kolacja? Na to pytanie jest odpowiedź C. No to czekaj, no to znaczy, że co? No, Szczepan, a to jest już drugie pytanie.